Izba Rolnicza w Opolu i Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzą wspólnie akcję edukacyjno-informacyjną. Tu nie chodzi o sensację medialną czy straszenie mieszkańców Opolszczyzny i dlatego pierwsze spotkanie zorganizowano miesiąc temu, a kolejne 29 listopada. Ta konferencja dzisiejsza to w głównej mierze miała być skierowana do samorządów. Nie udało się to do końca, bo sytuacja, która się zdarzyła w województwie lubuskim, spowodowała, że musieliśmy błyskawicznie zareagować i musieliśmy przyspieszyć. Powiadomiliśmy przede wszystkim naszych członków, tych, którzy hodują trzodę chlewną, i chcieliśmy skonfrontować te osoby z tymi, którzy są odpowiedzialni za redukcję dzików. Zdaniem służb weterynaryjnych sytuacja jest poważna i w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF na terenie kraju, na spotkanie w Izbie Rolniczej w Opolu tym razem zaproszono samorządowców, rolników, leśników, myśliwych i powiatowe służby weterynaryjne, aby poinformować o sytuacji z ASF w Polsce i przedstawić zagrożenia dla regionu. Wacław Bortnik, opolski wojewódzki lekarz weterynarii bez ogródek, fachowo przedstawił zagrożenia na Opolszczyźnie. I czy Opolszczyźnie grozi ASF? Jakbym powiedział, że nie grozi, to powiedzieliby, że ten facet nie stąpa dobrze po ziemi. Grozi. Dlaczego? Dlatego, że Opolszczyzna to jest bardzo intrantna, jeśli chodzi o hodowlę. Jednocześnie transport, mam na myśli autostrada A4, duża ilość migrujących obcokrajowców, duża wymiana handlowa, produkcja jest duża. Uczestniczymy w tym wspólnym kotle, także przygotowani jesteśmy na to. I rzeczywiście w sali wypełnionej po brzegi, w pełnym skupieniu, uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji Małgorzaty Bruczyńskiej, powiatowego lekarza weterynarii w Piasecznie. Pani weterynarz podzieliła się swoimi doświadczeniami z ASF oraz metodami likwidacji jego skutków. Przede wszystkim edukować społeczeństwo, ponieważ i to dotyczy każdej kategorii społeczeństwa, czy jest to rolnik, hodowca, czy jest to lekarz weterynarii, czy jest to właśnie urzędnik. ASF dojdzie do Opolszczyzny, tylko jest kwestia tego, kiedy. Wszystko zależy od nas. Jak do tego podejdziemy? My z tych terenów, na których jest ASF, a jak sobie poradzą tereny, na których jeszcze tego ASF-u nie ma, to tylko i wyłącznie zależy od ludzi. I jak zareagują służby? Czy będą kompetentne, czy będą przeszkolone, czy będą miały opracowane plany kryzysowe, awaryjne. I co ciekawe, uczestnicy spotkania ocenili, że była to najlepsza z dotychczasowych, pełna profesjonalizmu, interesująca informacja w wykonaniu lekarza weterynarii z Piaseczna. Ale to też jest tak, że to nie tylko ja żądam, ale z mojej strony oni też mają, od moich pracowników i ode mnie mają dobrą wolę. Nas bardzo zjednoczyły, proszę Państwa, przeszukiwania terenów, bardzo. To jest to, co powiedziałam, że to bioasekuracja dotyczy nie tylko rolników, ale dotyczy lekarzy weterynarii, dotyczy inspektorów, a osobną bioasekuracją jest bioasekuracja myśliwych, czy nawet bioasekuracja spacerowiczów, grzybiarzy i miłośników przyrody. Powtarzam kilkakrotnie, ja mam dość patrzenia na śmierć. Ja ze śmiercią żyję już 2 lata i naprawdę nie mam ochoty już patrzeć na śmierć zwierząt. A żeby ochronić resztę populacji, należy poświecić jaką część. Ja nie mówię, że należy wybić wszystkie dziki w całej Polsce. Należy tylko wybić ten najbardziej zagrożony, newralgiczny teren, czyli pas, który pozwoli ochronić i wybić ewentualny nośnik tego wirusa. Poczekać, aż się populacja odrodzi zdrowa, nowa. Tymczasem dyskusja, jaka wywiązała się w czasie spotkania, dowodzi, że sprawa nie tylko dla hodowców trzody chlewnej jest poważna i ważne jest, jak się przygotować na wypadek ASF. I skuteczna dezynfekcja, nie na pokaz. Ja zapomniałem powiedzieć dzisiaj o bardzo istotnym elemencie, bo sprawdziłbym producentów trzody chlewnej, ile zużywają środka dezynfekcyjnego w ciągu dnia, ile w ciągu tygodnia, ile w ciągu miesiąca, ile w ciągu roku. Tak jak już tutaj mówili przedmówcy przed nami, w czasie konferencji przyczyn jest wiele, nie jest prosta sprawa. My zapewniamy jedynie środki te, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu bezpośrednio. Tak, ale wiadomo, jest edukacja i świadomość hodowców przede wszystkim. Po tym spotkaniu wydaje się, że zagrożenie ASF na Opolszczyźnie jest realne. Dzisiaj nikt nie twierdzi, że jesteśmy na nie dobrze przygotowani. Ten temat jest ważny, istotny. Konferencje tego typu są jak najbardziej potrzebne. Żyjemy w dobie, w której ASF zagraża nam. Musimy zrobić wszystko, żeby powstrzymać tę chorobę.
Mamy bardzo dużo świń i ten problem, o którym tutaj mowa, no, przeraża po prostu i musimy pomyśleć nad dwutorową ochroną. Z jednej strony służby podległe wojewodzie, weterynaria, a z drugiej strony rolnicy muszą we własnych gospodarstwach jeszcze bardziej bioasekurację uaktywnić, jeszcze bardziej przygotować się do tego, żeby nie weszło to wektorem właśnie czy zwierzęcym, czy ludzkim. Sytuacja na rynku trzody jest zadowalająca, ceny są dobre, natomiast ASF cały czas zagrożenie trwa, widzimy wskaźniki, ciągle nowe ogniska, wprawdzie jeszcze trochę daleko od nas, ale jest to tak rozprzestrzeniający się wirus, że w każdym momencie może dojść również do nas. Wniosek ze spotkań na razie jest taki, że nie chodzi już o to, czy wystąpi ASF, tylko kiedy się pojawi w naszym regionie. Bez straszenia mówi się, że warunki są sprzyjające. Może się to wydarzyć szybciej niż dotychczas wielu myślało. W Izbie Rolniczej przekonywano, aby sprawy nie bagatelizować i robić wszystko zgodnie z zaleceniami służb weterynaryjnych, aby się skutecznie przed ASF ochronić i zminimalizować skutki w wypadku pojawienia się pomoru na Opolszczyźnie. Program zrealizowano dzięki współfinansowaniu przez Izbę Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.